Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W trójce z nami Jan P. Matuszyński. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Finalista konkursu talenty trójki w kategorii film. Bardzo mi miło. Dziękuję za nominację raz jeszcze. N nam również miło. Gdybyś miał się lepiej przedstawić słuchaczom trójki, to co byś przede wszystkim powiedział? Przede wszystkim jestem reżyserem filmowym. Staram się być dobrym rzemieślnikiem przede wszystkim, pokazywać porządny warsztat, a nie górnolotnie bujać w obłokach. Zrobiłem parę filmów, niektóre wydają mi się interesujące. Ostatni wydaje mi się najfajniejszy, najbardziej dopracowany i też chyba najbardziej jest to wyrazista wypowiedź, taka moja po prostu, bo to w pewnym sensie osobista historia jest. No i właśnie ten film został doceniony, ten Twój ostatni film, świetnie zrealizowany, nagradzany już na festiwalach, to Deep Love. Historia, która zajęła ci chyba spory kawałek życia. Powiem szczerze, że myślałem, że to będzie trwało dłużej tak naprawdę. Cała realizacja to było dwa i pół roku, co jak na dokument pełnometrażowy, który ma bardzo poważnych koprowocentów. No tak, godziny. Tak. Miała być godzina pierwotnie, który miał zdjęcia w czterech bodajże krajach, w tym zdjęcia podwodne i tak dalej, dużo technicznych, różnych zawijasów i potencjalnych trudności. No to 2,5 roku, to jest dosyć krótko, muszę powiedzieć. Bałem się, że to będzie o wiele dłużej i też bałem się, że ten film nie powstanie, bo było bardzo dużo elementów, które mogły się po prostu wysypać. Czy polska publiczność ma szansę jakoś w najbliższym czasie Deep Love zobaczyć w kinie, na festiwalu? Bo na razie chyba zobaczą Rosjanie. Tak, zobaczą Rosjanie na festiwalu w Moskwie w drugiej połowie czerwca. Jeżeli chodzi o polską publiczność, to z racji tego, że jest to produkcja HBO, no to wiem, że cały czas jest to emitowane. Zdaje się, w wakacje mają mieć jakiś cykl swoich dokumentów z tego, co ostatnio słyszałem. Czyli w telewizji? Mhm. Tak, czy na HBO Go, czyli na platformie, jak rozumiem, internetowej. Mhm. No, a to jest Trochę możliwości. Także jest trochę możliwości, też najprawdopodobniej będzie pokaz na festiwalu w Koszalinie, młodzi i film. To też już niedługo. A jaką masz za sobą edukację filmową? Moja edukacja zaczęła się bardzo wcześnie. Mogę powiedzieć, że mając 3 lata poszedłem pierwszy raz do kina na film Krótkie spięcie 2. To jest taka wtedy uspółcześniona wersja Pinokia o robocie, który tam pomaga, jest bardziej ludzki i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy się dla mnie zaczęło, bo robot pod koniec filmu umiera. Znaczy, zostaje mu odłączona bateria. Ja się no. wtedy poryczałem, ryczałem na całe kino, wszyscy na mnie patrzyli, no i... Nie zorientowałem się, że dali mu nową baterię i że ten robot jednak żyje. Wtedy zrozumiałem Magikina. No, a później DKF w Katowicach w Pałacu Młodzieży. U pani Eli Omeran, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Historia filmu, później zaraz po maturze Katowicka Szkoła. No i po Katowickiej Szkole miałem jeszcze niedosyt, i tak trochę z marszu poszedłem na kurs dokumentalny do szkoły Wajdy. Czyli jesteś wszechstronnie filmowo już wyedukowany. Bardzo się cieszę, że to są dwie szkoły, a nie jedna, ponieważ miałem możliwość poznania tego, jak patrzy na film dokumentalny, szczególnie Andrzej i Fidyk w Szkole Katowickiej, a z kolei w Szkole Wajdy jest Jacek Bławut, Maciej Łoziński i parę jeszcze innych osób dookoła. No i to są trochę różne perspektywy. No jak gdzieś starałem się znaleźć swoją. Znalazłeś sukces filmu Deep Love, to potwierdza, ale ty marzysz już o tym, żeby zrobić pełnometrażową fabułę. No tak, no bo to jest ten najważniejszy diamencik mimo wszystko i pomimo tego, że teraz odnoszę sukces z dokumentem, no to gdzieś zawsze na początku tej drogi była fabuła. Zresztą film Deep Love w pewnym sensie, można mówić, że to się ogląda, jakiś fabularny, co mnie niebywale cieszy. Dziękuję Ci w takim razie za dzisiejsze spotkanie i widzimy się 17 czerwca. Tak. Bo wtedy właśnie finał Talentów Trójki. Poznamy laureata w kategorii film. A dzisiaj naszym gościem był finalista tego konkursu Jan P. Matuszyński. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję.